Dzień dobry! Mamy 10 grudnia już. Mamy 10 grudnia. Ja się zbieram na uczelnię. I będę układała papiery koła naukowego. A witam się z wami razem z moją nową piżamką, koleżanką Mini. Kto nie widział i nie wie, o co chodzi, zapraszam do wczorajszego vloga. A ja się zbieram, żeby już was nie straszyć. Wyszłam z domu, jestem gotowa. Teraz sobie rozmarzę oko, bo mi lewa łzami strasznie. Ale spieszę do was z wytłumaczeniem, skąd dzisiaj u mnie ta wielka torba treningowa. Ponieważ jestem schowana... Jestem schowany prezent dla Katarzyny. No a żeby go nie zobaczyła od razu, jak się spotkamy, bo najpierw idziemy na spotkanie z naszą panią opiekun koła, to musiałam go schować. No, więc jest tam w torbie. Dzięki temu wzięłam też książki na biblioteki do oddania. O, widzicie, jak mi oko łzami? O kurczę. No nic. Muszę skończyć, bo dzwoni do mnie moja opiekun roku. Odezwa się później. Chyba nie jestem przygotowana na taką pogodę. Nie mam ani czapki, ani szalika, ani parasola. Zaczęło padać, więc ja śmigam szybko, że jestem prawie pod uczelnią. I chcę zatonąć w papierach. Widzicie, to już jest ciemno. No oczywiście taki ze mnie vloger jak z koziej dupy trąba, za przeproszeniem. Jak weszłam na uczenie, tak niestety tam przepadłam. Tyle papierów o ogarnięcia, że kosmos. Ale udało się wszystko uporządkować. Powstały segregatory archiwalne, aktualne, wszystko super. No a potem udałyśmy się z Kasią na kawę. I przepadłyśmy, rozmawiałyśmy tak długo, jakbyśmy się nie widziały całe wieki, a to był tylko tak naprawdę tydzień, no może trochę ponad. W każdym bądź razie prezent udany, mikołajkowy. Mikołaj dobrze trafił, wiedział, co Kasia lubi i w jakich kolorach ma urządzony pokój. Tak, więc Mikołaj wiedział, w jakich kolorach Kasia ma urządzony pokój, więc cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że po dotarciu do domu przeczytałaś list od świętego Mikołaja, bo tam były bardzo ważne rzeczy zawarte, bo zdążyłam podglądnąć. No, a teraz idę do domu. Tam czeka na mnie już Kamil. Mam nadzieję, że z pyszną, ciepłą herbatką, bo troszeczkę jest mi zimno. No, a potem co? Potem muszę się spakować i wracam do domu. Tyle mojej przygody krakowskiej na razie. Spędzę w domu znowu dobrych kilka dni. Do Krakowa wrócę dopiero w niedzielę wieczór. Także będą nagrywki z mojego domu rodzinnego. Musicie się przygotować na ogromną nudę. Już? Już? To otwieramy kalendarza. Dzisiaj mamy 10. Boże, już jest 10. Przecież niedawno otwieraliśmy pierwszą. Mamy misia! Mamy misia Teddy'ego i... O, chyba nie w tą stronę. I Kinder Bueno! No, muszę zabrać kamerzystę do jedzenia. Chodź kamerzysto, idziemy jeść. Jestem, wróciłam do domu. W sumie weszłam teraz dopiero do pokoju. Jest około godziny 22, prawie 20, w sumie nawet chyba już 23. No, trochę mi się zeszło z mamą, ale tak to jest, jak się kilka dni nie widzimy, to mamy sobie bardzo dużo do powiedzenia. I mówiłam wam, że muszę się spakować, no nie? Że będę wracać do domu. I chyba lekko przegięłam z rzeczami. Zrobię wam tak w dół. Zobaczycie, ile ze sobą rzeczy przywiozłam. Te dwie torby, no, zabrałam większe rzeczy z Krakowa, letnich rzeczy, które jeszcze gdzieś się składowały w szafie, a i tak jeszcze to nie jest wszystko, więc czeka mnie jeszcze jedna taka przywózka i muszę to gdzieś tutaj wtedy w pokoju ulokować, albo pod łóżkiem, tutaj nie widzicie, ale pod łóżkiem mam taki karton z letnimi ciuchami, więc jeszcze go wyciągnąć i schować. To jest z Krakowa, ale to jest jakaś większa filozofia. W ogóle mam chyba nie pokazywała moich pazurków, mam takie króciutkie, różowe. Zmieniłam ostatnio i daję czas na regenerację i rosnięcie sobie swobodne. Tutaj też widzę mój miszmasz, który zostawiłam po ostatnich nagrywkach. No i te pliki, które zginęły, to właśnie były te nagrywki. Więc jutro, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to nagram dla was raz jeszcze to, ale to się pojawi
Późno. Znaczy nie chcę obiecywać kiedy, kiedyś się na pewno pojawi, ja to dla was nagram, bo wydaje mi się godne uwagi, ale no tak jak mówię, teraz może być ciężko z montażem. Zresztą dobra, to nie jest kanał do tego, żeby narzekać, tylko się pozytywnie nastrajać, więc wszystko co się nam dzieje trzeba brać tak jakby pozytywnie i wyciągać z tego jakieś wnioski. Ja na przykład się nauczyłam, że nie wycina się plików z dysku telefonu, w sensie z pamięci wewnętrznej, tylko się kopiuje i dopiero jak się przekopiują, to się usuwa, jeśli ma się pewność, że one gdzieś jeszcze istnieją w jakiejś kopii zapasowej. Wtedy w ogóle by nie było mojego problemu, teraz już jestem mądrzejsza i ten vlog poniedziałkowy, który oglądaliście właśnie z wyjaśnieniami, tak też zrobiłam i wszystko się zgadza, wszystko jest pięknie, ładnie i no i udało się zmontować bez żadnych problemów, więc tak właśnie będę teraz robić. Teraz zmywać makijaż, zmykam pod prysznic i kładę się do łóżka, bo jestem mega, mega zmęczona. Jednak cały dzień dał mi się troszeczkę we znaki i odezwę się do was jutro. Bajo! Cześć wam, witam was face to face. Dzisiaj jest, który dzisiaj jest? 11 grudzień. Ja wyglądam jak wyglądam. Jestem trochę chora, ale to mi nie przeszkodzi w posprzątaniu łazienki. Tu jest mój sprzęt pierwszej potrzeby, chusteczki nawilżające plus milion innych płynów i ściereczek, które już znajdują się w łazience. Dobra, zaczynamy od płytek, wszechobecnych płytek naokoło i one już były czyszczone, teraz będę je przecierać tymi ściereczkami uniwersalnymi. Mam nadzieję, że w ogóle pójdzie mi to jakoś w miarę sprawnie, nie chciałabym spędzić tutaj całego dnia. Łazienka zakończona sukcesem, wszystko wyczyszczone i mam nadzieję, że do świąt nie zostanie ubrudzone, żebym musiała czyścić i poprawiać to raz jeszcze, bo spędziłam tam naprawdę dużo czasu. Teraz otworzę kalendarze adwentowe, trochę inaczej niż zwykle, bo otworzę je tak, żeście widzieli kalendarz, a nie mnie i nie wiem, czy to nie będzie na tyle, bo teraz będę siadała do mojej pracy magisterskiej, więc nie dziś totalnie działo nic do końca dnia. Muszę znaleźć książki, muszę coś tam popisać i tak będzie wyglądało moje dzisiejsze popołudnie, więc nie będę dla was nagrywać, bo to chyba nie ma większego sensu. Najwyżej jak coś będę robiła ciekawego, to wpletę to po prostu w jutrzejszego vloga. A teraz spróbuję dla was zmontować vloga z dwóch dni. Znalazłam taki program, który działa na moim komputerze i może mi się uda. Więc być może jeszcze dzisiaj zobaczycie ten film. On będzie bardzo nudny, bo będzie w nim sprzątanie i moja gadanina, więc tak naprawdę nic ciekawego. No ale tak wygląda moja codzienność, więc sorry very my babe, ale nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Czasem dni tak właśnie wyglądają. Dobra, przechodzimy do kalendarzy, bo nie ma co przedłużać. I mamy kalendarz z Lind, szukamy 11, mi jest ciężko przez obiektyw, wy już pewnie, okej, tu jest 11, tak? Tak, tu jest 11, tu mamy 11 i mamy dwie kulki, jak na złość dzisiaj są dwie kulki, a ostatnio były pojedyncze cukiereczki. No nic, tak jak mówiłam, jak nie ma Kamila, to ja rzeczy z kalendarzy odkładam. O, tutaj do pudełeczka i w tym pudełeczku czekają, aż on przyjedzie. I kinderek. 11. O, 11 mamy tu na dole. I mamy Kinder Country. To znowu moje ulubione ciasteczko. Kamila to Kinder Mini, moje to Kinder Country. I mamy dzisiejsze łupy z kalendarzy. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. I tym pięknym widokiem będę się z wami żegnać. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że nie znudziliście się jeszcze moimi filmami takimi właśnie gadanymi, nudnymi, codziennymi vlogami.
Jeśli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję. Może zostawcie w komentarzach na przykład propozycje na filmy, jakie chcielibyście zobaczyć, co byście chcieli widzieć w tych filmach. I ja się postaram to zrealizować i jakoś dla Was coś takiego właśnie nagrać. Tak, żeby te moje filmy były też przyjemnością właśnie dla Was. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Pa, pa, buźka!